Rozdział drugi. Wymijając flokową na schodach, chciałam zapytać, co słychać z Juską. Gdy przystanąwszy na stopniu, zawołała: No i co Judyta powie? Umarła. Zrobiło mi się nieprzyjemnie. Nie pomyślałam o nikim specjalnie, ale ogólne wrażenie było jakieś takie złowy jeszcze? Tymczasem flokowa informowała z przejęciem, za cztery dni pogrzeb na Rakowicach na koszt opieki społecznej. Czyj pogrzeb? Przecież mówię właśnie tej Weroniki Smyk. Mleczarki, co one na serce zasłabła u mnie. Nikt z rodziny nie odwiedził jej w czasie choroby ani nie zapytał o pogrzeb. Żadne nie przyznaje się do niej, żeby za pochówek nie płacić. Obaj synowie motory sobie pokupili na wiosnę synowe brały maszyny do szycia na bony pk.o. tylko na wieniec i grabarza ich nie stać wolą za te pieniądze nowy chlew postawić mało nóg sobie nie wylatałam żeby miejsce na cmentarzu załatwić o godzinie czwartej pogrzeb niechby judyta z koleżankami przyszła tyle lat biedaczka nosiła dzieciom zdrowe, niefałszowane mleko zawsze punktualna, rzetelna, uczynna, a dziś nawet nie ma jej kto pożałować. Teraz łatwiej o sławę i uczoność niż o porządnego człowieka. Wciąż nam pokazują na kronice i w telewizji różne sławy i każą podziwiać, tylko jeszcze nie pokazali nigdy uczciwej mleczarki, co by nie fałszowała mleka i nie dolewała maślanki do śmietany. Świat ma się ku końcowi wszystko tak, jak przepowiedziała królowa Saba.